Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez i słowo dotrzymuję. Robimy player pika na koncie Road to Glory i ten pik w końcu dzisiaj musi oddać. Umowa jest taka, że wy się w komentarzu w tym momencie chwalicie, co potrafialiście najlepszego w player pikach dotychczas w FIFA 22 z ikon. I dodatkowo pamiętajcie, 2000 łapeczek do góry pod tym odcinkiem i wjeżdżamy z kolejnym player pikiem na głównym koncie albo RTG. Let's go z odcinkiem. No i przepalamy. 86 skład, dzięki czemu mamy już dwie paczuszki, które właśnie w tym momencie planuję otworzyć. Cyk. Pierwsza paczka, piłkarz Electrum Prime. Okej, okay. No nie, no z tych paczek za ikony naprawdę jest... No jest niefajnie. Po prostu jest niefajnie. Ale może tutaj... Wow, walkout. Nice. Robertson. W porządku. Jest dobrze. Fajnie, 87, spoko. Mega, mega spoko, let's go. Jedziemy dalej. Okej, okay, skład 87 przepalamy. Tak, chcemy to przepalić. I moi drodzy, mamy 100 tysięcy budżetu, 150 tysięcy. Otworzymy sobie tą paczkę. No bo mamy możliwości, więc otwieramy tą paczkę. Walkout mocny! Bruno Fernandes, myślałem, że Cristiano Ronaldo będzie, ale... Ale, i tak jestem pod wrażeniem, ale... Mamy 150 tysięcy budżetu. O Jezu, ale dobra paczka. Spoko. Spoko, ale w związku z tym, że mamy zapas i w związku z tym, że ostatnia ta paczka, specjalna paczka na urodziny FIFA Ultimate Team oddała na naszym głównym koncie, no to po prostu otwórzmy ją sobie. Nie wiem, czy ona się opłaca za końce. W sensie wiem, że nie, ale... Let's check this out. Walkout, Hiszpania, SP. No, czyli... No, ale mamy swapa chociaż. Mamy swapa chociaż. I mamy token draftu. Super. Mamy token draftu. Ale fajnie. Nawet na wypożyczeniu idzie dobrze. Dobra, spoko. I tak jest ten token, więc jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Ale teraz przejdźmy do tej paczki ostatniej, 84+, składa ocenie 84, no bo raczej ciężko będzie, żeby pieniądze na to były. Trzeba dużo zgrania, więc troszeczkę się obawiam. Let's go. Hip hip, hurra, zgłaszamy skład, tak, zgłaszamy skład, potężny skład, zgłaszamy, odbieramy nagrodę. No i tutaj odda dzisiaj, no to po prostu trzeba to powiedzieć sobie szczerze, no tutaj odda, nie? Potężny pik wjeżdża na rejony i tu po prostu odda. I tyle. Lecimy z playa pick na moim głównym koncie Road to Glory. O, tak bym powiedział. Tak zmienimy troszeczkę nazewnictwo. Będzie odsłanianko. Nie ma duplikatu. Czyli nie ma kaki. Mida. Nie, ma kakę baby. Dobra. Rozpoczynamy zabawę. To jest na pewno obrońca chyba. Bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł tu być. ...88 strzelania, 40 obrony. No na pewno napastnik, który nie umie podawać. Pozostawię to bez komentarza. Po prostu, bez komentarza. Lecimy teraz z prawej strony z ikoną. 81 podań, 64 fizyczności. Na pewno to jest karta ofensywna, tak dedukuję. Dodatkowo nie można jej przekreślać. Myślę, te statystyki jeszcze jej nie przekreślają. 89 strzelania, 33 obrony, to też nie jest przekreślane. Szczególnie, że 64 fizyczności to może świadczyć o tym, że to będzie karta potężna. Ale 83 tempa powoduje, że to jest karta... To się nie dzieje. To się nie dzieje. Dobra, biorę w ciemno. Biorę w ciemno i nara. Biorę w ciemno i spierdalam. Takie jest podsumowanie tego. Lecimy po narodowościach, po prostu. Jak ma być tragedia, to niech będzie od razu. Hiszpania. Nie ma Hiszpanii, okej, okay, dobra. Argentyna?
Nie ma Argentyny, dobra. To sobie zostawimy na, jak nie będzie innej narodowości. Japonię sprawdźmy. Nie ma Japonii, dobra, jest spoko. Sprawdźmy Danię. Nie ma Danii, okej. Okay. A, B, C, D, E, F. Sprawdźmy Finlandię, bo może być oczywiście Prime Jaro Litmanen. Nie ma, dobra. Ale może być też Chorwacja. Nie ma. Jestem już delikatnie mówiąc poddenerwowany, bo jestem zdania, że te piki po prostu to jest jeden wielki skam aktualnie. Ale wiecie, dla kogo ja to robię. Dla widza, więc no mam nadzieję, że wy także wierzycie, że coś tu dobrego poleci. Bo nie będę ukrywał, ale to jest na ten moment po prostu skandaliczne. I tyle. SN już mieliśmy jak coś, żebyście się tam nie burzyli. SN już był w naszym zespole, tak, był. Irlandia. Nie ma kina. To już jest dobrze. Kolumbia, nie. Kamerun. Nie ma Eto. Szkoda, Eto by się przydał. Japonia była. Irlandia Północna. Georgie Best też nie, dobrze. Nigeria. Nie ma Nigerii, okej. Okay. Meksyk. Nie ma Meksyku, w porządku. Rosja. Nie ma bramkarza, w porządku. Nie ma Hadziego, okej. Okay. Szkocja. Nie ma Szkocji. No chyba, że w tym piku był Morgan, nie? W sensie, że informa trafiliśmy zamiast ikony. Też to jest możliwe. To wcale bym się nie zdziwił, naprawdę. To by po prostu było... podsumowanie naszego szczęścia w FIFA 22, jeśli chodzi o Road to Glory i o te piki ostatnimi czasy. Naprawdę. Nie zdziwiłbym się, po prostu. Drogby nie ma, nice. Ukraina. Węgry jeszcze. Nie ma, nice. Walia, nice. No tak z wyprzedzeniem, ale nice jednak. No i Ukraina. Nice. Dobra. Portugalia. Zaczynamy dymy. Niemcy. Okej. Okay. Stresuję się delikatnie. Holandia. Nice. Francja. Nie, no jest źle. W sensie ja wiem, że to nie jest tragiczny traf. Ja wiem. Ja wiem, że to nie jest tragi. Ja wiem. Ale no kurde. No ja już chcę coś trafić takiego potężnego. Dwieście tysięcy. Nie wiem, widzowie, co mam powiedzieć. Naprawdę, bo nie mamy już pieniędzy na tym koncie. Nie mamy kart wymiennych nawet oprócz Felixa, którego nie chcę sprzedawać. Ja pierdziele, naprawdę, nie chcę też narzekać. Ale to po prostu jest skandaliczne. I widzowie, i my się możemy cieszyć. O, Desai akurat na bramkę. Desai na bramkę, why not? Welcome in Saint-Tropez. Tutaj Desai, pięknie. Idealnie się wpasował. Nie, no nie wiem, co powiedzieć. Szczerze nie wiem, bo mamy tak. Ten Desai jedyny, gdzie się nadaje, to na środek obrony. Na środku pomocy mamy Mateosa, mamy Siena, mamy Tolizo, mamy Blonka, niewymiennego. No jesteśmy po prostu zgubieni, jeśli chodzi o to konto. Jeśli macie jakikolwiek pomysł, co by tutaj szło porobić, po prostu cokolwiek, to naprawdę, to dajcie znać w komentarzach, ale autentycznie na ten moment... No, jestem zdania, że założymy po prostu nowe konto i jest i tyle. I będziemy się bawić na nowym koncie. Bo czuję się po prostu, że... No, że jest źle, nie? No, jest nieatrakcyjnie. Jest po prostu nieatrakcyjnie. Tak chyba można to spuentować. Tak bym to spuentował, no. Jest nieatrakcyjnie. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. I widzimy się już jutro na kolejnym. Trzymajcie się. Pa, pa.